Cześć, hej, witajcie w pigułce świętości. Dzisiaj będzie z nami w naszych rozważaniach święty José María Escrivá, założyciel Opus Dei. Zapraszam serdecznie. Naśladuj Najświętszą Marię Pannę. Tylko całkowite przyznanie się do naszej nicości może sprawić, że staniemy się cenni w oczach Stwórcy. Fantastyczne zdanie założyciela Opus Dei, nawiązujące do Marii, która cała oddała się Bogu. Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego, bez żadnej klauzuli, która zatrzymywałaby część życia dla siebie. Pójście wabank za Bogiem, aby w konsekwencji trafić do nieba. Maryja w Medjugorje, a także w Fatimie mówi nam, że jeżeli pójdziemy jej śladami, jej drogą, to ona nas przeprowadzi najkrótszą, co nie oznacza oczywiście najłatwiejszą drogą do nieba, ponieważ ta najkrótsza droga do nieba będzie polegała na tym, że pominiemy czyściec, zgadzając się tutaj na ziemi, na swoje cierpienia, krzyże, przykrości, smutki, problemy. Nicość. W naszym życiu, i to też nie jest odkrywcze, ta nicość pojawia się bardzo często, Pojawia się często, to jest doświadczenie życia indywidualnego, zawodowego, społecznego, religijnego, każdego człowieka. Jesteśmy istotami niedoskonałymi, słabymi, skończonymi, a zatem mającymi swój początek i swój koniec, jak to mawia o człowieku metafizyka. Jesteśmy bytami, które potrzebują uzupełnienia. I oczywiście możemy pójść dwiema drogami. Po pierwsze, udawać, że jesteśmy superhero, Batmanami, Spidermanami i w ogóle jesteśmy mega naładowanymi gośćmi motywacyjnie, prawda, nakręconymi i damy sobie w życiu radę. Nie potrzebujemy ani drugiego człowieka, ani kościoła, ani tym bardziej Boga. Zawsze taka droga się kończy tym, że nasze słabości, bardzo często te, które przez całe życie się w naszej codzienności pojawiają, wygrywają z nami. Moc w słabości się doskonali. Jeżeli swoją nicość oddamy Bogu, to wtedy stworzymy w swoim sercu przestrzeń, aby Bóg w tej pustce mógł działać. Jeżeli Bogu dajesz nicość, to w ogóle jest deal nieprawdopodobny. Bogu dajemy nic, czyli nie dajemy Mu nic. On daje nam wszystko, ponieważ daje nam siebie. Trudno to wytłumaczyć słowami, obrazami czy literą pisaną. To się bierze z doświadczenia wiary. I teraz człowieku, chrześcijaninie, katoliku, kimkolwiek jesteś, ateisto, deisto, człowieku. Mówię to do siebie teraz, jak byłoby lustro, to bym chętnie spojrzał w to lustro i mówił do siebie. W twoim życiu tak czy siak będą się pojawiały słabości, będą się pojawiały cierpienia i krzyże. Możesz to nieść samemu oczywiście, ale nie dasz rady. Wpadniesz w frustrację, depresję, która staje się już powoli, a chyba nawet już jest, chorobą cywilizacyjną. Święty José María Escrivá mówi krótko. Rób jak Maryja, która, i to wiemy z Pisma Świętego, są to słowa zapisane Maryi w rozmowie z Archaniołem Gabrielem, powiedziała Fiat. Niech mi się stanie, Aniele, według słowa Boga. Boże, niech mi się stanie według słowa Twego. Teraz Bóg mówi do Ciebie, posłuchaj, co chcę do Ciebie powiedzieć, bo nicość, Twoje różne przewidywania negatywne, być może jakieś lęki związane z przyszłością, chcę od Ciebie zabrać, ale nie w takim znaczeniu, że nie będziesz się z nimi borykał, bo one pozostaną w Twoim życiu, aby nam uświadamiać naszą niewystarczalność. Nie jesteśmy samowystarczalni, ale Bóg będzie pozwalał nam dźwigać, będzie dawał nam moc, abyśmy dźwigali nasze słabości i aby przez te słabości doskonaliła się w nas nie nasza moc, ale Jego. Moc Boża to światło, które wskazuje na niebo. Święty José María Escrivá, módl się za nami. Idźmy za Maryją do nieba. A nicość oddajmy Bogu. Okej?
On będzie wiedział, co z tym zrobić. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. A już niedługo, jutro na kolejnym spotkaniu w serii Pigułka Świętości.